Au! Oh. Coś chciało mnie zabić. Jezu. Hej kochani, tutaj Angelika, czyli Angel Dare. Witam was ponownie na moim kanale. Jak widzicie po tytule, dzisiaj przychodzę z filmem o operacji nosa. W końcu mogę nagrać ten film. Jestem 2 tygodnie po operacji, w zasadzie 2 i 3 dni. Od razu przepraszam, jeśli będę taka zachrypnięta i będę mówiła przez nos, ale nos jeszcze mi się zatyka, mam też taki właśnie katar. Nosa wydmuchiwać nie mogę normalnie, tylko muszę czyścić go patyczkami, więc no jak możecie się domyślić, nie jest to przyjemne, jeśli chodzi o wyczyszczenie tego nosa i właśnie tak jeszcze przez nos będę przez jakiś czas mówić. W dodatku dzisiaj strasznie drapie mnie gardło i zaraz po prostu oszaleję. Mój nos jest w trakcie gojenia się, na przykład teraz bardzo mi spuchła tutaj ta kość z jednej strony, przez to wygląda jakby ten nos był krzywy, zapadający się i generalnie jakby coś było tutaj nie tak. Niestety, ale ten proces gojenia się, no to jest dosłownie właśnie proces i trwa to zwykle około roku, nim nos przestanie puchnąć, a jest, no jest tak, że jednego dnia puchnie, na przykład jedna strona bardziej, drugiego druga i ten nos cały czas wydaje się, jakby coś było tam nie tak. Dzisiaj zresztą dzwoniłam właśnie do pana doktora a propos właśnie tego, bo tutaj no ta strona mi tak spuchła, przez to wygląda jakby ten nos był jakiś krzywy. Ale no, jestem dopiero 2 tygodnie po operacji, nos był łamany, więc jest to zupełnie normalne. Tak czy siak, nie przedłużając, przechodzimy do filmu. Teraz będziecie mieć fragmenty takie nieco bardziej vlogowe, dzień po dniu, jak to wyglądało przed operacją i te dni po operacji, jak się goiłam i tak dalej, i tak dalej. I potem będzie ta część z Q&A, gdzie będę odpowiadała na wasze pytania na Instagramie jak zwykle. Wstawiłam okienko, zapraszam was oczywiście właśnie na Instagrama, jeśli chcecie być w takim stałym kontakcie ze mną. I właśnie na Instagramie dodałam wam to okienko, mogliście pytać o co chcecie w związku z operacją nosa, więc w kolejnej części tego filmu będę na te pytania odpowiadać. Ale nie przedłużając, zapraszam was do tej części vlogowej. A z pryszczami też podobno nie operują. Może pęknąć od tego usypiacza, rozbryzgnąć się. Wiesz, ja to vloga nagrywam. Zakażenie. Ciekawe to. Eloszka, kochani, ja jadę już na operację nosa. Z moim właśnie pryszczem, z którego też się nawija. I pokazuję wam... Pokazuję wam nos przed, z przodu. Przed w domu, ale myślę, że przez tyle lat widzieliście mój nos już jak wygląda. No i będę wam nagrywała jakieś takie przerywniki z dnia na dzień, jak się będę czuła i potem ze zdjęcia gipsu. Dobra, dotarłam już na oddział, zaraz będą mnie przyjmować. Ostatni raz moim noskiem. Eloszka, witam się z wami w takiej pięknej formie. Ja się właśnie zbieram, idę na górę na zmianę opatrunku i wychodzę. Nos minęła mi spoko, w ogóle nic mnie nie boli, kompletnie zero. Jakbym w ogóle nie miała operacji nosa. Jedyne co, to no nie mogę tym nosem oddychać bez zatkany, plus jeszcze był tutaj ten bandaż. Bo bez tego bandażu to jeszcze ta drożność jest niezła. Więc nos mi się spało tak sobie, bo wysychało mi gardło i co chwilę się powiedziałam, żeby napić się wody, ale naprawdę się chodzi o ból, nic. Co do jakichś siniaków i tak dalej, opuchlizny, na razie nic, zobaczymy później. W sumie nie widziałam jeszcze cała doba na metod operacji, żadnych przeciwbólowych nie przyjmowałam, nic kompletnie, w ogóle mnie nie boli. Tutaj jeszcze jest jedna dziewczyna po operacji nosa i też się dobrze czuję i ta trzecia. Tak średnio, co chwilę potrzebuję jakichś leków, więc to jest loteria. Także ja się zbieram, jestem ciekawa jak ten nos wygląda. Widziałam dziurki od spodu i jest na razie ok, aczkolwiek mam jeszcze te rurki, więc ten nos wygląda trochę inaczej niż z tym gipsem, no i musi się wygoić. Ale cieszę się, że mam to ze sobą, mam po prostu przegrodę już. Pan doktor mówi, że wszystko się ładnie udrożniło, będę mogła też oddychać już normalnie. No i nie mam garba. Po prostu szok. Nie mogę się doczekać, że zobaczę na zbazu garba. Już
już wyjechaliśmy z Wrocławia, wyjechaliśmy na stację, więc korzystam z naturalnego światła, żeby wam się pogadać. Tu mam wrażenie, że trochę mi się jakiś śnieg już powoli tworzył, zaczęłam piszczeć w uchu. Widziałam już nos od dołu, bez tego patronku, może wam oszczędzę tych widoków, i od boku. No jest trochę zadarty, ale też mnie jeszcze naciągają te plastry i tak dalej, więc pan doktor mówił, żeby się tym nie przejmować. Ogólnie nastawiam się na to, że pewnie będę wyglądać jak świnka przez kilka tygodni czy nawet miesięcy. Chociaż z drugiej strony lekarz mi powiedział, że ten nos mi nie powinien opaść, bo zrobił to tak, żeby on nie opadł, bo nie chciałam mieć mocno zadartego nosa. I teraz pytanie mi się takie nasuwa, czy mamy podobną interpretację tego, co jest zadarte, bo jeśli będzie zbyt zadarty. No nie wiem, ciężko mi ocenić. Sam czubek mi się podoba, tylko pytanie, jak on będzie w całości pasował do mojej twarzy, jak zdejmę gips. To mnie troszeczkę stresuje. Wiecie, to jest trochę inaczej, jak ktoś ma taki bardzo duży, garbaty nos, który ewidentnie no, gdzieś tam do tej buzi nie pasuje. A inaczej, jak ma się już mały nos, nawet z garbkiem, to zawsze jest to ryzyko, że się przedobrzyło, że nie było źle i teraz jest gorzej. No nie wiem, w sumie mało znam takich przypadków. Hej, mamy kolejny dzień. Jak widzicie, nie mam już tego patronku pod nosem. Staram się go nie nosić, bo takie mam zalecenie, żeby chodzić jak najwięcej bez niego. Siniaki. Tutaj wyszedł mi taki siniol w tym miejscu. Ale naprawdę jest delikatnie. Widziałam czasami, że dziewczyny są bardzo posiniaczone, opuchnięte. Mówię przez nos, bo mam dalej te rurki. Jak nie możecie, to nie patrzcie. Mam też tabletkę na gardło. Pomaga to, żeby tak więcej śliny trochę produkować i wtedy gardło tak nie boli i też tak nie zasycha. Ogólnie czuję się dobrze. Idę zaraz na grzyby z Mateuszem, więc myślę, że jest to dobry wyznacznik tego, że naprawdę czuję się spoko. Jedynie właśnie ten zatkany nos. To jest męczące. Śpię na raty tak naprawdę. Zasnęłam o 1:30, obudziłam się o 4:00 na chwilę. Kot mnie obudził, bo był głodny i potem pospałam do 7:00. Ale też wcześniej, jak wróciliśmy do Olsztyna, to oboje byliśmy zmęczeni i stwierdziliśmy, że robimy drzemkę. I drzemka trwała od około 16:00 do 20:00, czy tam nawet od 15:00 do 20:00. Więc czuję się wyspana. Mam takie uczucia się zatkanego nosa i takie rozpiranie trochę. Nos mi też troszeczkę wczoraj puchł, trochę czułam, że mi pulsuje, ale tak poza tym czuję się fajnie. Opuchlizna wyszła, taka właśnie na dole twarzy. Mam troszeczkę nieruchomą tutaj górną wargę. Nos jest zalarty, ale lekarz mówi, że praktycznie mam kąt prosty tutaj z jakby względem twarzy. Tylko teraz mi też naciąga ten gips mocno. Nos, on też czasem będzie trochę opadał. Pewnie jak zdejmę gips, to będę wyglądała jak kosmita. Będę płakać, że jest brzydko, że co ja narobiłam. Klasyka, chyba większość osób, które operują nosy, czy cokolwiek tak ma. Nos niestety, ale to jest bardzo długi proces, żeby wyglądał jak powinien wyglądać. Zwykle to jest minimum pół roku, żeby wyglądać w miarę. A tak naprawdę dopiero po roku można stwierdzić, jaki będzie efekt, bo na początku wygląda się zwykle gorzej. Ma się nos zadarty, wygląda się trochę jak świnka, jak Michael Jackson. A dopiero po czasie to wygląda normalnie. Więc możecie się przygotować na to, że będę wyglądała gorzej niż przed. I będę bardzo wdzięczna, jeśli nie będziecie mi pisać, że coś ty narobiła, wyglądasz źle, wyglądasz gorzej. Bo to jest no, proces po prostu, czasami tak bywa. Najbardziej jestem ciekawa mojego profilu. Przodu się obawiam właśnie tego zadartego noska, ale zobaczymy. Na razie jak widać, a raczej nie widać, nie mogę ruszać górną wargą i praktycznie nie widać mi zębów górnych. To jest mój max uśmiech, wyglądam jak Grinch. Hejka, mamy trzecią dobę za moment, jak jestem po operacji. Siniak wygląda tak, już powoli robi się tutaj żółty, więc schodzi. Tutaj też jest jakiś siniak, ale go aż tak mocno nie było widać od początku, więc też już się robi żółtawy. Podejrzewam, że one się tutaj chowają pod plastrami i ja ich tak bardzo nie widzę. Czuję się super, właśnie pierwszy raz będę jechała autem. Jadę do rodziców, do Waneski też się spotkać, żeby zobaczyła mnie zagipsowaną. Tutaj opatrunek jest cały brudny od krwi. Od początku był taki, nie jestem w stanie tego doczyścić.
szwy wyglądają tak. Wczoraj wyjęłam sobie sama rurki z nosa, nie wiem, czy wam to nagram. Totalnie bezbolesne, one są takie silikonowe. Przecięłam szew, tak jak mi mówił doktor, wyciągnęłam jedną rurkę, a następnie złapałam za drugą rurkę, pociągnęłam ją w bok i w dół. Wtedy ten szew wyszedł przez przegrodę, bo był wszyty. W ogóle nie czułam tego szwu. Myślałam, że to będzie tak ciągnęło, wiecie, jak taka nitka przez ranę, ale w ogóle nie bolało, bardzo łatwo to wyszło. I one były takie długie, wstawiałam tutaj gdzieś fotę, naprawdę były długie, więc sięgały mi gdzieś tutaj. Szok. O wiele lepiej mi jest bez nich, spało mi się lepiej, nic mnie tak nie łaskocze w środku. One się trochę ruszały i po prostu tak mnie łaskotały i chciało mi się kichać, więc nie jest. Póki co super. Lecę na miasto i pewnie jakiś update'ik zrobię wam jutro, może pokażę wam też, jak wygląda teraz moja pielęgnacja, czego używam właśnie, czyszczenia nosa i tak dalej. Buzia spuchnięta na dole, dalej nie mogę ruszać tutaj górną wargą, jest taka opuchnięta. No i dalej oddycham ustami, ale naprawdę jest super, jest naprawdę picobello, także do usłyszenia później. Wczoraj wam nic nie nagrywałam już, bo w sumie niewiele się zmieniło. Mamy dzisiaj piąty dzień w zasadzie, o 20 minie piąta doba od operacji. Siniaki, no już prawie ich nie ma. Jest tutaj tak delikatnie jeszcze żółto, ale to już naprawdę jest resztka. Po prostu co wstaję rano, to widzę, że już jest coraz mniej tych sińców, więc podejrzewam, że do piątku one mi całkowicie zejdą, albo może do soboty. W piątek ściągam gips, jak już pewnie mówiłam 100 razy. Czuję się super, właśnie czyściłam sobie nos. Mówię dalej przez nos, on jest jeszcze taki, wiecie, częściowo przytkany. No i tak, jeśli chodzi o pielęgnację, bo też dostaję sporo pytań o to na Instagramie, jak to wygląda. Używam wacików, płyn micelarny i przymywam sobie tutaj oczy, boki, buzi, no tam gdzie tego plastra nie ma. Potem biorę wacik z wodą, przecieram, żeby zmyć ten płyn micelarny i nakładam pielęgnację. Jeśli chodzi o pielęgnację, to jest bardzo basicowa, to serum na powieki z PH Doctor. Jest serum z glutationem, zawsze nie umiem tego przeczytać, takie niby redukujące obrzęki i tak dalej, stwierdziłam, że tym bardziej sobie będę używać. No to krem, albo ten Physiogel, albo inny z Physiogel, gdzieś go posiałam. No i potem jak sobie to się wchłonie, to na powieki, słuchajcie, nakładam Proctohemolon, to jest krem na hemoroidy, ale on bardzo fajnie ściąga obrzęk i siniaki, tak samo na ustach, jak powiększacie usta i w ogóle po jakichkolwiek zabiegach takich na twarz, na przykład, gdzie wychodzą nam siniaki, opuchlizna, to naprawdę fajnie ściąga. Przez pierwsze dwa dni też stosowałam Lioton 1000 na całą buzię, ale jakoś już nie chce mi się, szczerze mówiąc, cudować, bo i tak jest super, więc nie muszę za dużo robić. Na szwy zgodnie z zaleceniem lekarza doktora Alantan, a środek nosa czyszczę borasolem oraz octeniseptem patyczkami dwa razy dziennie i w ciągu dnia psikam wodą morską, ale to są wszystko zalecenia od właśnie operatora, więc tak naprawdę zależy od waszego, co wam zaleci. Ja używam tego. Zęby myję normalnie szczoteczką soniczną, mówię, bo ja się zastanawiałam, czy mogę być szczoteczką soniczną, czy nie. Więc myję normalnie szczoteczką soniczną. Już coraz bardziej nie mogę się doczekać, aż zdejmę gips. Początkowo się bałam tego dnia. W sumie dalej się trochę stresuję, ale już coraz mniej. Już się przyzwyczajam do tego, jak zaczynam wyglądać. Tutaj dalej jestem obrzęknięta. Stosuję takie, wiecie, okłady zimne z zamrażarki. I właśnie, jeszcze a propos opuchlizny, to stosuję tutaj też takie tabletki. Wypiszę wam, co do ust nie zażywam, co też pomaga na pewno na opuchliznę. No i tyle w zasadzie. Więc tak, będę się do was odzywać jutro albo w piątek, jutro jest czwartek, jak będę właśnie już na ściągnięciu gipsu. No i nagram wam, a raczej Mateusz wam nagra relację ze ściągania go. Jestem ciekawa mojej reakcji. Ogólnie nos... jakby nic mnie nie boli, ale jak tutaj na przykład złapię i nim poruszam, no to wtedy czuję. Tak samo jak przywalę końcówką nosa, to też czuję, zwłaszcza jak daje się buziaki na przykład komuś, to musicie uważać, bo naprawdę można przygrzybocić niechcący. No i jestem ciekawa, co się wydarzy, jak zdejmę gips, bo on jest taki bardzo nabrzmiały tutaj na końcu.
niby nie wygląda, ale po prostu czuję, że jest taki dosyć twardy i po prostu już widzę, jak puchnę, kiedy tylko ściągnie mi doktor gips, więc no jestem ciekawa, jak to będzie wyglądać. Pięknie. Zobaczcie, jestem słoniem. I będę twórcą Mateusza. Idę ściągać gips. Się stresuję strasznie. Czyściutka jest. Troszeczkę jest tu strupków. Mała się pani. Ona się poprzyklejała do rany. Jak je oderwałam, to bolało mnie bardziej potem. No dobrze. No i to jest wadka. To jest wadka z tych patyczków. Muszę ją wyskumki pokazać. No lepsza cera jak jest sucha, bo wtedy plastry się dobrze trzyma. Właśnie słyszałam, że też ma bardzo tłustą. Strasznie, ten przychodni, bo wszystko odstaje, nos puchnięty, skóra nabrzmiała. Ale gorzej się zdejmuje gips, bo takie same plastry są pod spodem. Naprawdę? Tak, trzeba tutaj wziąć. No dobra, jesteśmy już gotowi, tak myślę, na tę część Q&A. Teraz poodpowiadam na wasze pytania, które zadawaliście mi na Instagramie. Jeszcze raz was odsyłam właśnie na mojego Instagrama. Zachęcam do obserwacji. No i właśnie pogadam nieco o tym nosie, co i jak, dlaczego. Więc może nim jeszcze zacznę odpowiadać na pytania, no to powiem wam, dlaczego w ogóle ta operacja, po co i tak dalej. Ja swojego nosa z profilu nie lubiłam. Od zawsze, odkąd pojawił mi się garb na nosie, to po prostu nie lubiłam tego garba. Pamiętam jak dziś, jak nie wiem, to było no, w przedszkolu chyba, albo jakoś na początku podstawówki, ale pamiętam, że zbiórka, bo to była właśnie wycieczka, zbiórka na wycieczkę była koło przedszkola, więc wydaje mi się, że ja wtedy chodziłam do przedszkola, albo po prostu tam przyjechał autokar. No nieważne, ale pamiętam jak dziś, jak... Już wtedy właśnie jako taki dzieciak zastanawiałam się, czy ten nos mój jest ładny, czy jest nieładny z profilu. No i pamiętam, jak zapytałam mojej mamy, jak stałyśmy, czekałyśmy ten autokar. Mamo, czy mój nos z profilu jest ładny? I moja mama zażartowała wtedy, ale powiedziała, że no, taki sobie, haha. No i wiecie, ja doskonale wiem, że to był żart. To nie był absolutnie żaden przytyk. Moja mama nigdy mi nie robiła takich przytyków w cyklu jesteś za chuda, za gruba, taka sraka i owaka. Absolutnie. To był taki żarcik. To ona nie powiedziała, że brzydki czy coś, tylko że taki sobie. I zaśmiała się. I ja wiedziałam, że to był żart, ale po prostu to mi tak utkwiło w głowie. Do teraz ja to pamiętam. Myślę, że nawet jakby powiedziała, że jest ładne, to nic by w mojej psychice nie zmieniło. Ale po prostu niesamowite dla mnie jest to, że już od dziecka nie lubiłam tego profilu. Że to nie jest tak, że rok temu czy dwa zaczął mi się nos nie podobać, bo się naoglądałam ładnych nosów na Instagramie. Nie, mi się od zawsze mój profil nie podobał. Przód uwielbiałam, bok kompletnie nie. I przez wiele lat to był mój kompleks, jeśli chodzi o właśnie mój profil. Nie było szansy, aby ktoś mi zrobił zdjęcie z profilu. A jak zrobił, to kazałam usunąć albo go nie publikować. Zawsze jak ktoś robił fotę, to się ustawiałam tak, żeby nie być profilem. A jak na przykład kręciłam jakieś vlogi dla was, czy nawet filmy takie jak ten, to starałam się nie być nigdy bokiem, tylko właśnie być przodem. A fragmenty gdzieś odwracałam, nie wiem,
sięgałam po podkład i byłam bokiem, wycinałam. Tak było na początku mojego kanału, potem już im dalej w las, im więcej tych filmów montowałam i więcej na siebie patrzyłam z profilu, to zaakceptowałam ten profil i to już nie był mój kompleks i nie miałam parcia, żeby się ustawiać odpowiednio, żeby go nie było widać. Ale dalej to nie było tak, że jak patrzyłam na swój profil, to mówiłam wow, uwielbiam swój profil. Nie, nigdy tak nie było i to się przez lata nie zmieniło. Po prostu ten mój kompleks przestał być kompleksem, zaakceptowałam, taki jest mój nos, ale w dalszym ciągu go po prostu nie lubiłam. Czyli okej, nie wstydzę się go, ale dalej nie powiem, że go lubię. No i przez lata chciałam mieć operację nosa. Jak wiecie, jeśli mnie śledzicie właśnie już dłuższy czas, operację miałam mieć już trzy lata temu. Niestety wtedy operacji nosa nie mogłam zrobić, dlatego że zrobiłam nos kwasem. Bo czekałam tak długo na termin, że już nie mogłam się doczekać i stwierdziłam, że wypełnię sobie nos kwasem i zobaczę, jak to będzie wyglądać, bo może akurat operacji nie będę potrzebowała jednak, no bo to nie jest nic miłego, umówmy się, kłaść się na stół i robić sobie narkozę, plus no jest to drogie, a więc chciałam zobaczyć, czy może taka korekta kwasem będzie dla mnie okej. Kompletnie mi się to nie podobało, nos był płaski, taki dosłownie, wiecie, płaska kreska wychodząca z czoła, no bo jak inaczej to ma wyglądać, jak jest tutaj garb, no to trzeba kwas podać tu i tu. I siłą rzeczy robi się taki dziwny, płaski profil. Nie podobało mi się to, rozpuściłam to dosłownie po tygodniu, bo kwas hialuronowy można hialuronidazą rozpuścić. No i dzwonię do lekarza, że robiłam ten kwas, ale już rozpuściłam, bo słyszałam, że do operacji nie można mieć wypełnionego nosa kwasem, no ale już rozpuściłam, więc jest okej. No i pan doktor niestety powiedział, że no w takim razie nie ma opcji, że on mi tę operację zrobi za miesiąc, bo ja robiłam nos w grudniu, a w styczniu miałam mieć operację i że w ogóle to muszę odczekać minimum pół roku, a najlepiej rok, nim w ogóle on się zdecyduje, żeby zrobić mi operację, ponieważ może to powodować bardzo duże powikłania i problemy i kompletnie nie ma opcji, żeby mi zrobił ten nos po czymś takim. Dostałam później termin na listopad, minął prawie właśnie rok, a w listopadzie niestety miałam bardzo złe wyniki, jeśli chodzi o tarczycę, miałam zbyt dużą dawkę leku i zrobiła mi się nadczynność. I to z kolei spowodowało, że znowu nie mogłam mieć operacji nosa, bo po prostu wyniki były złe, a niestety jak jest chora tarczyca i te wyniki są naprawdę słabe, a ja miałam wtedy TSH 0,005, czyli w zasadzie 0, no to może dojść do rozłamu tarczycowego. Ja nawet wtedy nie wiedziałam, że coś takiego istnieje, ale właśnie jest coś takiego jak rozłam tarczycowy, jest to mega, mega niebezpieczne podczas operacji, więc operacja się wtedy nie odbyła. No i później nie mogłam się doprosić o kolejny termin, albo mi nie pasował, bo wyjazd, albo miesiączka, więc odpadało, no i tak czekałam i minęło właśnie 3 lata, no ale się doczekałam i w końcu operację zrobiłam. Kto mnie operował? Tak jak mówiłam wcześniej, doktor Mariusz Wysocki, aktualnie on przyjmuje we Wrocławiu, ale z tego co wiem, chyba będzie się przenosił do Warszawy, więc operował mnie doktor Wysocki, komu innemu nie dałabym się pokroić w Polsce, jeśli chodzi o nos, naprawdę jestem bardzo wybredna, wiem, że brzmi to trochę śmiesznie, jak mam taki krzywy teraz nos, ale no on się goi, więc naprawdę cierpliwości, po roku będziemy mogli ocenić efekt, bo to jest naprawdę loteria. Od ciepła, od zimna, od klimatyzacji ten nos puchnie z jednej strony, z drugiej strony. Raz się budzę z większą końcówką, a węższym tym elementem nosa. Raz na odwrót końcówka nie jest puchnięta, a to jest spuchnięte. Teraz mam tutaj wypukły jakby ten kawałek nosa, a tutaj jest płasko, więc naprawdę nim to się wygoi, to potrzebuje czasu. Aha, no i najważniejsze, co w ogóle spowodowało, że tym bardziej byłam gotowa na operację, no to to, że miałam krzywą przygrodę i praktycznie wcale tę dziurką nie oddychałam, bo ona była permanentnie zatkana i naprawdę powietrza nią praktycznie nie wciągałam. Teraz przygroda jest prosta i jest już o wiele lepiej z oddychaniem, a w dalszym ciągu to nie jest to, co będzie, bo ten nos dalej puchnie od środka, zatyka się, mam właśnie taki katar jakby, więc ten efekt jeszcze takiej drożności pełnej to jeszcze trochę sobie na niego poczekam, ale już jest zdecydowanie lepiej, więc mega, mega mnie to cieszy.
Pytań nie wybierałam, będę tutaj przeglądać i na bieżąco na nie odpowiadać. No i właśnie pierwsze pytanie, u kogo robiłam nos, jaka cena i tak dalej. Tak jak mówiłam, doktor Mariusz Wysocki, co do ceny, ja płaciłam 22 tysiące, byłam umówiona na 13,5, ale ceny wzrosły aktualnie i to jest chyba 24-28 tysięcy, coś takiego. Ja i tak miałam niższą cenę, bo byłam już pacjentką pana doktora, bo robiłam biust już u niego kiedyś, no i miałam umówioną cenę 13,5 sprzed no prawie 3-4 lat, a no przez to wszystko, co się aktualnie dzieje, ceny poszły bardzo w górę, no i aktualnie z tego co wiem, to taka średnia cena za nos u pana doktora to jest 26 tysięcy, tak uśredniając właśnie to 24-28, bo to jest mniej więcej taki przedział, 26 tysięcy, ja tak jak mówię płaciłam 22. Czy nos spełnia twoje oczekiwania, bo to jest najważniejsze? Tak, słuchajcie, spełnia, tak jak mówię, on się jeszcze goi, więc efekt finalny ocenię za jakiś czas. Na ten moment bardzo mi się podoba, przede wszystkim, bo właśnie ja wam jeszcze tego dobrze nie pokazałam, przede wszystkim profil, no ja jestem zakochana. Nie sądziłam, że aż tak mi się spodoba profil. Jak dla mnie wygląda idealnie, no... No ja jestem zachwycona, naprawdę jestem mega, mega, mega zachwycona profilem. Co do przodu, tak jak mówię, on jeszcze no właśnie układa się, puchnie, więc ciężko mi to ocenić. Przód mi się oczywiście jak nie był spuchnięty, bo teraz mówię, on każdego dnia wygląda inaczej, ale zaraz po zdjęciu gipsu i tak dalej bardzo mi się podobał, bo właśnie był taki równiutki, jeszcze nie zdążył spuchnąć. Jest szerszy na pewno, o ile szerszy będzie końcowo, to ocenię, tak jak mówiłam, pewnie za około rok, jak opuchlizna zejdzie, ale na pewno będzie szerszy niż miałam przed. Dlaczego? Dlatego, że jak jest garb, to no, taki wysoki trójkąt, to on będzie coraz cieńszy na górze, a jak to będzie taki niski trójkąt, no to niestety ten efekt tych boków będzie bardziej widoczny. Po prostu jak nosy mają garb, to zwykle one są właśnie coraz cieńsze, no bo ten garb wystaje tutaj. A jak nos jest taki bardziej płaski, to się robi bardziej szeroki tutaj też. A nie można sobie zwęzić tego, ile się chce, bo po prostu jest to niebezpieczne. I to nie jest plastelina, żeby sobie tutaj formować, co się chce. Tylko no, trzeba to zrobić tak, żeby te kości się trzymały dobrze, żeby się dobrze oddychało i tak dalej. Tak samo tutaj lekarz dostosowuje do szerokości, jaka jest tutaj, żeby to też nie było tak, że tutaj jest mega szeroko, tu się robi wąsko. No po prostu ten nos będzie szerszy niż był, jeśli chodzi o przód. Coś za coś. Albo garb i mega wąski nosek, tak jak miałam przed, albo bez garba i trochę szerszy. Ja mam tylko nadzieję, że po prostu to zniknie, że to się wchłonie i że to nie będzie kostnina, bo czasami robi się też kostnina, czyli tak jakby właśnie kość tak narasta. To potem można spiłowywać, ale też nie ma gwarancji, że to znowu nie odrośnie. Ale odpowiadając na to pytanie, tak, nos mi się na ten moment bardzo podoba. Jakby już nie był spuchnięty, to już w ogóle byłabym mega zadowolona, ale naprawdę i tak bardzo się cieszę. Przede wszystkim nos nie jest zadarty, ja bardzo tego nie chciałam, bardzo się bałam, że on będzie mega zadarty, więc ja mam tak, że on nie jest tak zadarty, jakby mógłby być i jakby lekarz to widział, lekarz by mi go zadarł bardziej według jego estetyki, a ja po prostu nie czułabym się chyba dobrze z takim mega zadartym nosem, z mocno widocznymi dziurkami od przodu, bo po prostu miałam zawsze lekko padający nos i przez tyle lat się przyzwyczaiłam do tego, że tych dziurek aż tak nie widać. Koniec końców uważam, że mógłby być troszeczkę bardziej zadarty, ale i lekarz mi mówił, że pewnie będę tak mówić, że jak mi go nie zadrze tak jak on by to widział, to pewnie powiem, że mógłby być bardziej zadarty, bo ma też już takie pacjentki, co się upierały, że nie chcą zadartego i zrobił po ich myśli i teraz mówię, że mógłby być troszeczkę jeszcze bardziej podniesiony i faktycznie, jak już się teraz przyzwyczaiłam, to mam takie, że mógłby być tak ciutkę, dosłownie milimetr czy dwa, ale z drugiej strony myślę sobie, że co jeśli by mi się wtedy jednak nie podobał i naprawdę już nie kombinuję, tak jak jest, jest super. Ja wam zawsze mówiłam, że nos na początku jest bardzo zadarty, a potem opada, ale jak się okazuje, to zależy od lekarza i od techniki. U mnie ten nos
ma w ogóle już nie opadać, że to już jest jakby tyle, co miał opaść, to on już opadł, dlatego że miałam przeszczep chrząstki do czubka, właśnie tak jest to wszystko podparte, żeby efekt od razu przypominał już prawie, że ten finalny, czyli żeby nie było tego efektu tej świnki, z tym, że to jest no już tak troszeczkę ryzykowne, bo to jest na zasadzie, że jak został przyszyty, bo on jest też przyszyty dodatkowo, jest, to się jakoś nazywa, że tutaj jest takie wsparcie dodatkowe tego czubka, tym przeszczepem i on jest jakoś podszyty jeszcze szwami, no tak, żeby nie opadał, ale jest ryzyko, bo wiecie, jak coś jest już tak na stałe przeszyte, że się nie da, żeby to opadło, no to pytanie właśnie, czy na przykład nie będzie tego efektu, że to jest zbyt zadarte i ta myśl w głowie, że okej, to jest już przyszyte na stałe i to na pewno już nie opadnie. I ja na początku bardzo się tego bałam, bo jak widziałam w gipsie ten nos, to on był naciągnięty przez ten gips, przez te plastry i miałam wtedy, kurde, on jest no dosyć mocno zadarty. Nie ma aż takiej tragedii, ale jednak jest wciąż mocno zadarty. Przez te pierwsze dni, jak byłam spuchnięta, to naprawdę no byłam mocno zaniepokojona tym zadarciem i tak pamiętam, że jak zdjęłam, w sensie jak zobaczyłam ten nos w tym gipsie, to zapytałam pana doktora, czy on opadnie. To mówię, on jeszcze opadnie, prawda? Nie, w pani przypadku on w ogóle nie opadnie, bo ja pani właśnie zrobiłam ten przeszczep i jest podszyty i on na pewno nie opadnie. I ja tak patrzę, bo sobie okej, no to fajnie. Ale finalnie okazało się, że to ten plaster, gips rzeczywiście ciągnęły bardzo do góry. Mówił mi o tym pan doktor, ale no wiecie, zawsze jest ta obawa, że jednak w salon nie jest naciągnięty przez gips, tylko tak wygląda, ale faktycznie gips bardzo mi naciągał ten nos. Kolejne pytanie. Jak dobrać odpowiedni kształt nosa, twarzy? Czy lekarz pomaga, sugeruje? Tak, lekarz zawsze wam podpowie i tak dalej, ale żeby nie było. To nie jest tak, że jak przychodzicie zrobić sobie operację plastyczną nosa, to pokazujecie zdjęcie, mówicie chcę taki i wam doktor po prostu taki nos robi. To, jaki będzie efekt, zależy też od tego, jaki nos macie wyjściowo. Dlatego ja też bardzo bym nie chciała, żebyście się sugerowali tym, jak wygląda mój nos. I myśleli sobie, okej, to idę do tego lekarza, to on mi zrobi taki nos. Bo ja wbrew pozorom miałam bardzo łatwy nos, dlatego że on był mały, on był malutkim nosem zawsze. Tam był garbek i u mnie nie było zmniejszanego w ogóle nosa tutaj na szerokość. Ja w ogóle nie miałam cięcia w tym miejscu, mam jedynie cięcie tutaj. Ja nie miałam zmniejszonych skrzydełek, ja nie miałam zwężonego nosa tutaj w żaden sposób. U mnie został ścięty garb. I końcówka została podniesiona lekko i tutaj lekko wymodelowana. Ona teraz jest większa niż była, bo no jest spuchnięty ten nos po prostu. Ale generalnie u mnie no nie było, wiecie, to nie było ogromne wyzwanie. Ja mam cienką skórę na nosie. Zupełnie inaczej jest, kiedy nos wyjściowo jest bardzo duży, bardzo garbaty, jest na nim gruba skóra. Nie da się osiągnąć takiego efektu z takim dużym właśnie nosem, że przyjdziecie, pokażecie, nie wiem, nos, kurde, Madison Beer i powiecie, chcę taki nos i wam lekarz taki zrobi. Bo po prostu nie da się wyciąć takiej ilości kości, chrząstek, skóry i wszystkiego, żeby to było bezpieczne i żeby efekt był dobry i tak dalej. Zwykle takie duże nosy operuje się na 2 lub 3 nawet razy, no i zawsze każda kolejna operacja to jest większe ryzyko, że coś pójdzie nie tak, więc trzeba mieć na uwadze, że jak ma się nos wyjściowo właśnie duży, bardzo garbaty, szeroki, z grubą skórą, to nie będzie efekt mikro Barbie noska po jednym takim zabiegu. Zwykle trzeba to rozłożyć na 2 razy, a i to czasami nie daje wymarzonego rezultatu. No po prostu, jak to mówią, z pustego to i Salomon nie naleje. No nie da się czasami przeskoczyć pewnych rzeczy, więc te dobieranie kształtu i tak dalej, oczywiście lekarz doradzi, ale pamiętajcie też o tym, że to nie jest, wiecie, to nie są simsy, to jest kość, to jest skóra, to są tkanki, możecie chcieć taki lub owaki nos, ale czasami się po prostu nie da tego zrobić, bo no, to jakby ktoś ma inną urodę, inną budowę. Ja też myślałam, że jak chcę ściąć garba, no to ścinam garba i tyle, i przód mi się w ogóle nie zmieni, że szerokość jak była, taka zostanie, a się właśnie okazało, że nie, no nos będzie jednak szerszy tutaj, nie będzie tak wąski, jak był z garbem, no bo to, tak jak mówię, to jest żywa tkanka i to się nie da tak, nie da się, że poproszę taki nos jak na zdjęciu. Wiem, że niektórzy lekarze robią wizualizację, mój lekarz tego nie robił, ale też, no umówmy się, ta wizualizacja to jedno, a to jak będzie ostatecznie to drugie, bo
wizualizacja, mam wrażenie, że nie ma w ogóle żadnego pokrycia do tego, co będzie finalnie, bo to zależy od waszych tkanek. No, lekarz wam może zrobić super wizualizację, no ale jeśli, nie wiem, okaże się, że macie tendencję do bliznowców, czy właśnie do robienia się kostniny, no to co z tego, że on wam zwizualizował piękny nosek, jak wam te kości zaczną odrastać z powrotem, bo czasami tak jest, że kości odrastają i na przykład właśnie jak ja nie miałam tutaj wypukłych kości, tak teraz no jest ryzyko, że po prostu będę miała, bo tak kości mi zaczną odrastać i nie będę miała garba tutaj, a zrobi mi się wszerz. No to jest żywa tkanka, tego się naprawdę nie przewidzi. Właśnie też pytaliście, czy przyniosłam jakieś zdjęcie nosa, który mi się podoba i sobie wybrałam. I tak, i nie. O co chodzi? No po prostu, są grupy na Facebooku o operacjach plastycznych i tam bardzo często są prace różnych lekarzy, w tym właśnie pana doktora Wysockiego były tam prace i po prostu przejrzałam te nosy, porobiłam screeny i na wizycie pokazałam, które z jego prac mi się podobają i uzasadniłam dlaczego, a które mi się kompletnie nie podobają i też powiedziałam dlaczego. To, że jakaś praca od lekarza mi się nie podoba, to nie znaczy, że jest zły czy coś, tylko to też zależy od tego, czego oczekiwała pacjentka, no bo jeśli pacjentka przyszła i powiedziała, że chce mieć bardzo zadarty nos, no to dostała bardzo zadarty nos, a że to nie jest w moim guście, no to już jest inna kwestia, więc wybrałam takie nosy, które mi się też nie podobały doktora i pokazałam i powiedziałam, że na przykład ten jest dla mnie zbyt zadarty i ja bym nie chciała takiego nosa, ten na przykład za dużo widać dziurki, ten nie wiem, za bardzo wcięty, za mało wcięty i tak dalej, i tak dalej. Pokazałam też nosy jakichś gwiazd, które mi się podobają, powiedziałam dlaczego. Pokazałam nosy jakichś osób, które są po operacjach plastycznych i mi się nie podoba i powiedziałam dlaczego. Tak, żeby też doktor miał obraz to, czego na pewno nie chce. Bo to, co chce, to jedno. Oczywiście każdy tam chce piękny nosek, bla, bla, bla. Ale ważne też było dla mnie to, żeby pokazać, czego na pewno nie chce. I że jest to dla mnie nie do przejścia. Czyli właśnie bardzo zadarty nos. To jaki nos po wygojeniu, bo wiadomo, on na początku jeszcze może być zadarty, ale pokazywałam też nosy po operacjach, na przykład po 2 latach, które dalej według mnie są zbyt zadarte i uważam, że mi by takie nie pasowały. Tak, żeby po prostu się dobrze zrozumieć, bo to, że ja powiem nie chcę zadartego nosa, no to też jest kwestia interpretacji, co dla mnie jest nosem zadartym już, a dla doktora na przykład może to już nie być w ogóle zadarty nos. Rozładował mi się mikrofon, ale już jestem, zmieniłam też trochę usta, bo jakieś takie blade mi się wydawało. Ale jestem z powrotem. Sorry też za kłaki na mojej bluzce, ale absolutnie już nie mam po prostu siły się odkłaczać. 58 raz dzisiaj. Odkłaczać mówię na, wiecie, użycie rolki odkłaczającej. Odkłaczającej. Kolejne pytanie, dlaczego wybrałaś operację plastyczną, a nie na przykład nici? Zgłębiałaś się w ten temat? Tak jak mówiłam, robiłam kwas, totalnie mi się to nie podoba, w dodatku podawanie kwasu w końcówkę nosa zwłaszcza jest mega ryzykowne, dlatego że może dojść do martwicy, a trzeba to powtarzać co rok. Więc co rok cierpicie, płacicie tysiaka lub więcej i narażacie się na to, że będzie martwica. Druga sprawa, kwas migruje i on będzie na pewno z czasem migrował na boki bardziej, więc z roku na rok ten nos mam wrażenie, że mógłby wydawać się szerszy. Kolejna sprawa, kwas zawsze trochę łapie wody, więc ten nos puchnie. No nie, po prostu nie jest to dla mnie rozwiązanie. Niciom nie ufam. W ogóle ja nie lubię grzebać sobie w czymkolwiek. Chodzi mi o to, że ja nie jestem fanką igieł i tak dalej. Ja wolę zrobić już coś raz porządnie, operację pod narkozą, przecierpieć to raz i mieć z głowy, niż łazić co chwilę i coś tam dłubać znowu i cierpieć i tak dalej. W dodatku ten efekt to nie jest to, czego ja bym oczekiwała. No i kolejna sprawa, krzywa przegroda. No to by mi jej nie wyprostowało, a naprawdę teraz jak zrobiłam już tą przegrodę, to widzę ogromną różnicę w oddychaniu. Pierwszy raz jak wciągnęłam powietrze, jak zdjęłam opatrunek ten pod nosem, to po prostu jakby mi przywiało, wiecie, tornado w zatokach. No nie sądziłam, że aż tak można wciągać powietrze, a nie wydawało mi się, że aż tak mam zatkany nos. No wiedziałam, że jest krzywa przegroda, ale nie sądziłam, że to aż tak wpływa na tą jakość oddychania u mnie, więc zrobiłabym to drugi raz nawet na samej przegrody, bo jest efekt no wow, naprawdę wow. Więc wszelkie takie metody no nie pomogłyby mi na krzywą przegrodę, a kolejna sprawa właśnie tak jak mówiłam, ja nie lubię dłubać sobie i w ogóle niciom nie ufam. No nie dla mnie, po prostu nie dla mnie. Jak długo źle się czułaś? Też potrzebuję prostować przegrodę, ale boję się swojego samopoczucia. Ja się nie czułam źle w ogóle. Ja naprawdę ten ból oceniam na 0 na 10.
z gipsem czy bez gipsu, w ogóle nawet jednej tabletki przeciwbólowych nie brałam, nawet kurde jakiegoś APAP-u, nic kompletnie, naprawdę ta operacja to było dla mnie zero bólowe, okres bolał mnie bardziej. Jak dostałam okresu w zeszłym tygodniu, to naprawdę czułam się o wiele gorzej niż po operacji. Przeszłam ją super, naprawdę mega jestem wdzięczna za to, że przeszłam tę operację, jakby po prostu tej operacji nie było. Ani siniaków nie miałam dużo, ani jakoś bardzo nie spuchłam. Nawet teraz jak ten nos jest opuchnięty krzywo czy nie krzywo, to wciąż ta opuchlizna to nie jest opuchlizna jak w przypadku innych osób, bo ja ten nos mam wyjściowo mały, więc nawet jak on jest spuchnięty, to on dalej wygląda ok, dalej jest małym nosem. Więc u mnie nie ma tego efektu pod tytułem mam 10 razy większy nos po operacji i muszę czekać rok, nim to się ułoży, tylko po prostu on jest spuchnięty i będzie pewnie wyglądał lepiej końcowo, ale wciąż no jest super i no bólu nie odczułam żadnego, ale znam osoby, zresztą były też tego dnia operowane, które właśnie no źle przechodzą operację nosa, puchną bardzo, bardzo wychodzą im krwiaki wokół oczu i wszędzie, źle się czują, okropnie i ketonale nie pomagają i nic nie pomaga, więc to jest naprawdę loteria i tego nie przewidzicie, jak wasz organizm zareaguje. Ja byłam nastawiona na najgorsze, po operacji biustu czułam się fatalnie, po prostu to chyba był najgorszy ból w moim życiu, a trochę tego bólu i tak już naznosiłam, bo i kręgosłup miałam złamany, i inne rzeczy miałam złamane, ale po prostu ta operacja biustu to była dla mnie wtedy masakra, a nos kompletnie mnie nie bolą, kompletnie, 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 więc to jest loteria, uwierzcie, że to jest loteria. Tutaj mam pytanie, jak się czujesz psychicznie przez ten cały czas? Dobrze, staram się tego nosa aż tak nie oglądać, chociaż jest to ciężkie, dlatego że no, człowiek się stresuje, że zaraz coś się właśnie stanie z tym nosem, zacznie skręcać w prawo, bo czasami te nosy zaczynają skręcać po operacji. Tutaj właśnie, że coś mi tutaj spuchło, odrosło, co to jest? No po prostu człowiek się stresuje cały czas, że a to czubek mi opadnie, a to coś tam, więc co do tego takiego czucia się psychicznego, jak się czuję, no jest spoko, wiadomo, ja się nie nakręcam, ale to nie jest też tak, że jestem w stanie totalnie zignorować to, że tutaj mi coś spuchło. No nie, dzisiaj właśnie dzwoniłam do lekarza i podpytywałam, czy wszystko jest ok, co mam robić i czy czekać, czy co. I pan doktor powiedział, że może być tak, że to jest ten odczyn taki właśnie, że puchnie ten nos jeszcze w tym miejscu i że po 2 miesiącach powinno mi to zejść. Zobaczymy. No ja tak jak mówię, nie nakręcam się, ale też kontroluję, no co tu się dzieje, bo jak coś się zacznie dziać, to po prostu będę się odzywać do lekarza. Jak się czuję z nowym nosem? Bardzo dobrze. Miałam dzisiaj tak właśnie przez chwilę, jak to mi tak spuchło, że miałam taki kurde, no ten nos jest szerszy z przodu, wcześniej to był taki wąski. No i że oczywiście super ten profil, ale że jest szerszy jednak i mam takie w głowie, że to opuchlizna, no ale że jest jednak szerszy, kiedy wcześniej był węższy. Ale jak zaczęłam dzisiaj przeglądać zdjęcia i filmy, gdzie miałam ten stary nos, to doszłam do wniosku, że wcale mi się ten przód aż tak nie podobał, jak mi się wydawało, że mi się podoba i że teraz mam fajniejszy ten przód, a jak zejdzie to opuchlizna, to już w ogóle. No a profil to dla mnie jest niebo a ziemia, też mi się wydawało, że zmiana nie jest aż tak duża, ale jednak ja już to widzę. Jak widzę te stare zdjęcia, to mam takie, nie no, masakra. W sensie, akceptowałam już ten nos, ale teraz jak już mam ten nowy, to mam takie, nie no, jednak faktycznie był ten garb i no nie podoba mi się to, więc ja się czuję super, cieszę się, bo też mojemu chłopakowi, właśnie, bo na YouTubie pewnie nie wiecie, ale mam chłopaka, pozdrawiam, bo na pewno to ogląda, chłopaka mi się też podoba, który był bardzo przeciwny tej operacji i do samego końca, naprawdę do samego końca, bo był ze mną, starał się mnie przekonać, żeby tego nosa nie robić. Więc cieszę się, że mu się podoba, bo naprawdę był nastawiony, może nie negatywnie, ale no wolał, żebym tego nosa nie ruszała, bo mu się podobał taki, jaki był. Więc tym bardziej jestem zadowolona, że mu się też podoba. No i ja po prostu teraz jak mogę, to cały czas pozuję profilem, gdzie mi się to wcześniej nie zdarzało, a teraz jestem zakochana w tym profilu, więc czuję się naprawdę super. Co zdecydowało, że zrobiłaś jednak nos w Polsce, a nie w Turcji? Ja od początku chciałam robić u doktora Wysockiego, w pewnym momencie już Wam mówiłam, że jestem już na skraju i chyba zaraz zrobię nos w Turcji, dlatego że no nie mogłam po prostu dostać terminu, czekałam już tyle lat. Tutaj w ogóle było pytanie, co zrobiłam, że tak szybko dostałam termin. Moi drodzy, ja na ten termin czekałam tak naprawdę, w ogóle na operację czekałam od 2018, bo już wtedy się umawiałam z doktorem na operację, więc no, tak szybko to wcale nie trwało, no kupa czasu przyleciała,
Ale się doczekałam w końcu, dlatego jak już mówiłam wam, że już rezygnuję i robię, nie czekam już dłużej na termin, robię w Turcji. Tego samego dnia doktor do mnie się odezwał. Podejrzewam, że widział mojego live'a, bo mnie obserwuje. I dlatego też się do mnie odezwał, bo już tam biadoliłam na tym live'ie. Ale no zawsze chciałam u doktora Wysockiego robić nos, bo podobały mi się jego prace. No ale jakby nie on, to bym robiła zapewne nos w Turcji. Prawdopodobnie albo u Pinara, doktora Pinara, albo jeszcze u takiego jednego. Jeszcze jednego miałam takiego upatrzonego lekarza, ale no nie ukrywam, że wolę w Polsce na miejscu, zawsze jest łatwiej o kontakt z lekarzem później podjechać nawet, no to zawsze jest po Polsce bliżej niż lecieć znowu do Turcji. No po prostu mniej jest zamieszania niż z operacją za granicą, a ceny są aktualnie podobne. U doktora Pinara dostałam wycenę na 6000 euro plus jeszcze loty i tak dalej, więc no. Co było najgorsze z całej operacji? Ja się najbardziej bałam efektu. Do ostatniej sekundy w zasadzie byłam bardzo zestresowana tym, że ten nos będzie zbyt zadarty. Wiecie, jak ma się duży nos, taki wiecie, naprawdę, no nie chcę mówić brzydki, no ale umówmy się. Jeśli ktoś ma bardzo duży kompleks na punkcie nosa i ten nos rzeczywiście jest bardzo duży, bardzo garbaty, także obiektywnie jak kogoś zapytacie, ej, czy ta dziewczyna ma ładny nos, czy facet, no to większość powie, no nie. No to wtedy, jaki by ten efekt nie był po operacji, to zwykle i tak będzie lepiej niż było. A w przypadku, kiedy ten nos jest, no ładny, mój nos był ładny wyjściowo. Był ten garbek, bo był, ale bardzo często dostawałam pytanie, czy robiłam operację nosa i tak dalej, więc można było uznać, że ten nos jest ładny. Wiele osób w ogóle nawet nie zauważyło, że ja mam tego garba. Dopiero jak mówiłam, że chcę zrobić operację nosa, mówiłam, że mam garb, to bardzo często spotykałam się z taką reakcją, tak, masz garba, pokaż z boku. I dopiero jak pokazywałam, to ludzie mówią, ej, faktycznie, no, ale że super jest ten nos. Więc po prostu mój nos był i tak ładny, nawet z garbem on był ładny. I bałam się, że przekombinuję. Wiecie, jak poprawiamy coś, co jest już dobre, to zawsze jest to ryzyko, że to już jest bardzo cienka granica od tego, żeby to zepsuć. To tak jak z kreską trochę. Jak jest w sumie ładna, ale może nie jest idealna, ale już jest całkiem niezłą kreską na oku i zaczynamy tym eyelinerem jeszcze tak troszeczkę tego poprawię, to zwykle w tym momencie się psuje i zwykle jest gorzej niż było i mamy takie, kurde, po co to ruszałam. I ja się bałam, że tak będzie z moim nosem, że on był dobry i ja po prostu przekombinuję i będzie źle. I po prostu będę żałować. I jeszcze jak byłam na tej konsultacji dzień przed i się dowiedziałam, że nie jest w stanie doktor zrobić mi nosa tak, żeby pozbyć się garba i żeby przód został identyczny, bo jest to niewykonalne, bo on musi mi podnieść tą końcówkę, bo ona będzie źle wyglądać od boku i nie będzie tego ładnego efektu takiego właśnie nosa, tak jak mam teraz, tylko byłby niby bez garba, ale końcówka opadająca. I że ten nos mi się na pewno zmieni z przodu, że on na pewno będzie miał bardziej widoczne dziurki, że na pewno będzie szerszy. No to ja miałam takie, kurde, co teraz? I jeszcze ten mój Mateusz, który siedział mi i mówił, nie rób, chodź, nie rób tego nosa. I ja po prostu już miałam takie, nie no. I już naprawdę włosek, na włosku to wisiał. Ja w nocy nie spałam. Byłam zestresowana i już naprawdę miałam myśli, czy nie odwołać tej operacji. Mówię, Boże, jeszcze może się odwołać. I do ostatniego momentu, kiedy szłam już na salę i kładłam się na stół, to po prostu jeszcze miałam taki, jeszcze możesz wybiec. Jeszcze mówię, to jest ostatni moment, sama do siebie mówiłam, to jest ostatni moment, kiedy możesz zrezygnować. I jak już się kładłam do narkozy właśnie, to jeszcze paniom pielęgniarkom powiedziałam, tylko proszę, pilnujcie pana doktora, żeby mi tego nosa nie zrobił zbyt zadartego. No i później tydzień w gipsie i tydzień zastanawiania się, co tam jest pod spodem, jak ja będę wyglądać, czy mi ten nos będzie pasował, czy on nie jest zadarty, jaki on jest, czy on nie jest za szeroki, a co jak zdejmę ten gips i się załamię psychicznie, bo są też ludzie, którzy dostają depresji, nawet jak nos jest ładny i jest ładniejszy niż był wyjściowo, to ludzie siebie nie akceptują, po prostu to jest nasza psychika i czasami siebie nawet w tej lepszej wersji ludzie nie akceptują, bo po prostu nie czują się sobą. Czują, że stracili, nie wiem, jakiś charakter, swój znak rozpoznawczy. Ludzie ich nie poznają na przykład na ulicy, bo zmiana była duża i to dla nich też jest właśnie takie wprowadzające w depresję. Więc ja miałam cały czas z tyłu głowy, że może być gorzej i co wtedy? Zapytałam też przed operacją, czy gdyby coś było nie tak, nie podobało mi się, to czy mogę robić operację znowu? No i usłyszałam, że no nie.
Myślę, że jakby było bardzo źle, to na pewno tutaj by się dodało poprawić. Ale chodzi mi o to, że jak to będzie detal, że ja bym chciała czubek trochę bardziej zadarty, to już nie mogę robić operacji. Dlaczego? Dlatego, że ja wyjściowo miałam bardzo mały nos i sam doktor powiedział, że tutaj milimetry robią różnicę, że są takie nosy, które są duże i po prostu tam jak się wytnie o pół centymetra więcej, to zwykle nie robi to różnicy, ale że przy tak małym nosie każdy milimetr się liczy, bo po prostu on może zepsuć cały efekt końcowy. I też za dużo wyciąć nie można, tak? No są jakieś limity. No i powiedział, że już po takiej operacji jednej, to już potem dłubanie w tym to jest no dużo, 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 dużo większe ryzyko jakichś powikłań. Więc no to jest, wiecie, wóz albo przewóz w moim przypadku, więc tym bardziej ja już siedziałam taka, nie no Boże drogi, nie, jak się zepsuje ten nos, to koniec, nie? Koniec po prostu. Była ładna Andzia i nie ma ładnej Andzi. Ale jestem sobie mega wdzięczna, że podjęłam to ryzyko, bo bardzo jestem zadowolona z nosa, bardzo mi się, no po prostu ja, sorry, że się tak zachwycam, ale to było moje marzenie, po prostu, żeby nie mieć tego garba i teraz już mi aż łzy do oczu napływają, ale po prostu jestem tak zachwycona tym profilem. Także jestem mega wdzięczna sobie, że do końca, chociaż byłam bardzo już zestresowana i bardzo miałam takie myśli, robić czy nie robić, to dałam radę i mam to za sobą i jestem mega, mega, mega zadowolona. Narkoza, jakie to uczucie i jak generalnie człowiek się czuje po przebudzeniu, czy coś się śni? Mi się podczas narkozy nic kompletnie nie śni. Dla mnie to jest tak, jakby ktoś mi wyłączył prąd i tak jakbym poszła spać po prostu. Czyli byłam w jednym miejscu, zasnęłam i obudziłam się. I jakby nie czuć tego upływu czasu, to dosłownie jest jak sen. No jak śpimy przez całą noc, to nie czujemy, że minęło, nie wiem, 8 czy 10 godzin. To jest takie jakby w mgnieniu oka, że zamknęliśmy oczy i otworzyliśmy, teleportowaliśmy się do przyszłości. I tak samo ja mam z narkozą. Mi się nic nie śni, po prostu to jest takie... Przed sekundą byłam na stole operacyjnym, a teraz jestem z powrotem w łóżku w sali i nic kompletnie. Sam proces zasypiania to jest dosłownie tak, że podają narkozę i zaczynacie tak już, zamykacie oczy, nawet jak nie chcecie, to po prostu oczy wam się same już tak przymykają, zasypiacie i tyle. Wiadomo, każdy inaczej tę narkozę przychodzi, ja mówię jak to jest z mojej perspektywy. Wiem, że czasami ludzie mają jakieś sny, ja kompletnie nic mi się nie śni, a przynajmniej ja tego w ogóle nie pamiętam. Więc sama narkoza już nie była dla mnie niczym stresującym, bo już raz ją miałam, ale pamiętam, że za pierwszym razem bardzo się nią stresowałam i dużo wyższy poziom stresu miałam wtedy, jak szłam na operację. Bo właśnie poza tym, że bałam się efektu, to bałam się też narkozy. Więc teraz jak już mi odszedł ten stres przed narkozą, bo już wiedziałam jak to wygląda i nie wiem, ja się bałam, że wiecie, że ta narkoza nie zadziała, że ja będę przytomna i będę czuła ból. Nie, nic się kompletnie nie czuję w ogóle. Czy będzie widoczna jakaś blizna? W jakimś stopniu zapewne tak, ale ona już wygląda naprawdę super. Jak mam jeszcze makijaż, to już całkiem jej nie widać, ale nawet bez makijażu ona wygląda super. Ja się po prostu goję no ekspresowo. Naprawdę wszyscy moi znajomi są w szoku. Mateusz to codziennie mi powtarza, że jest w szoku, jak to szybko się goi, że on się nastawiał, że ja będę chodziła jak po walce z bokserem jakimś, cała spuchnięta z siniakami. Wiecie, on się po prostu bał, że przez tydzień, dwa czy trzy będzie na mnie patrzył jak na taką zmaltretowaną. No i nie jest to nic przyjemnego patrzeć, jak ktoś tak wygląda po prostu, taki biedny, zmaltretowany. A ja po prostu nic, ja jakby operacji nie miała i nawet jak ktoś mnie znał wcześniej i widzi mnie teraz, to widzi różnicę, jak mu powiem, ale generalnie ludzie, nie, jacyś dalsi znajomi, którzy na przykład nie wiedzą, albo widzieli mnie, nie wiem, raz w życiu czy dwa i teraz widzą mnie kolejny raz, to w ogóle nie zauważają kompletnie różnicy, więc no... Niesamowite, bo jestem dwa tygodnie po operacji. Podejrzewam, że ta blizna będzie lekko widoczna, ale mi to kompletnie nie przeszkadza. Ja też mam tylko tutaj nacięcie, bo nie miałam zmniejszonego nosa tutaj przy skrzydełkach, więc... Więc tak. Czy twoja twarz obecnie bardzo się dla ciebie różni? Ja jeszcze muszę się przyglądać w... Wiecie, w telefonie. Czy bardzo nie? Ja widzę różnicę, no bo wiecie, patrzę na siebie codziennie przez tyle lat, patrzę się w telefon teraz. Ja widzę różnicę, ten nos jest po prostu większy, szerszy jest od przodu. Ja to widzę, jest też bardziej zadarty i ja to też widzę, ale dalej mi się to podoba.
Nie mówię, że nie chciałabym, żeby był węższy, no bo przywykłam do tego, że on był węższy, ale i tak mi się podoba, więc ja różnicę widzę, oczywiście, to nie jest tak, że ja jej nie widzę, ale to nie jest aż tak, że ja patrzę w lustro i mówię, Jezu, kim ty jesteś? Bo ja się też tego bardzo bałam i ten pierwszy moment, kiedy zdjął mi doktor gips i spojrzałam w lustro, to miałam takiego lekkiego mindfucka, że to ja siebie poznaję, ale jednak jesteś inaczej i niby tak samo, ale inaczej. I nie jest to duża zmiana, ale po prostu miałam przez chwilę takie mieszane uczucia, że nie wiem, czy mi się to, co widzę, to mi się podoba, czy nie. Ale to dosłownie trwało 10 sekund i po chwili już miałam takie, wiecie, jak jeszcze zobaczyłam ten bok, dotknęłam tego nosa, że tu tego garba już nie ma, to miałam takie, nie no dobra, podoba mi się, jest super. Ale pierwsze sekundy miałam takie dziwne i Mateusz tak samo mi mówił później, że no jak zdjął mi doktor ten gips, to też miał takiego mindfucka lekkiego, że to ja w sumie wyglądam dalej tak samo, ale jakoś inaczej. I przez chwilę też miał taki moment zawahania, że nie wie, co sądzi o tym, ale to było właśnie, to dosłownie było minuta, wiecie, żeby mózg przetworzył, że co jest inaczej. Więc odpowiadając na to pytanie, różni się dla mnie moja twarz, ale nie aż tak, żebym się nie poznawała, czy czuła się jakoś dziwnie, że to nie ja. Nie, nie, nie. Takiego efektu nie odczuwam. Jak z okazyjnym piciem alkoholu po operacji? Pytałam o to doktora przy ściąganiu gipsu, kiedy mogę się napić alkoholu i tak dalej, w jakich ilościach, czy jest to bezpieczne itp. itd. No więc tak, alkohol pić można, ale puchnie się bardziej. No po alkoholu zwykle, jak się wypije dużo, to na drugi dzień, nawet jak się operacji nie miało, to jest się takim podpuchniętym, więc po operacji nosa tym bardziej będzie ten nos puchł. Ja już alkohol piłam w różnych ilościach i w małych, typu lampka wina, i w trochę większych. I faktycznie ten nos bardziej puchnie. Jak to są małe ilości alkoholu z cyklu, nie wiem, lampka czy dwie wina, to nie widzę jakiejś różnicy w puchnięciu, żebym bardziej puchła, ale już przy takim no, napiciu się, że idziecie na imprezkę i popiliście, to faktycznie na drugi dzień no, jest ten nos bardziej spuchnięty, ale tak jak mówię, ten nos mój i tak nawet z tą puchlizną to jest dalej mały, więc mi to nie przeszkadza. Jedynie po prostu nie upijałabym się tego stanu, żeby się przewracać, bo no, to, na ten nos trzeba uważać. Teraz on mi już tak nie boli, ale pierwsze te dni po zdjęciu gipsu, kiedy gdzieś tam uderzyłam lekko tą końcówką nosa, na przykład jak Mateusz dawał mi buziaka i w policzek na przykład go uderzyłam, to ten nos jest tkliwy. Nawet teraz jest jeszcze delikatnie, ale to już nie jest jak było po zdjęciu zaraz, więc trzeba na to uważać po prostu, więc no z tym alkoholem to tak, wiecie, z rozsądkiem, żeby sobie krzywdę nie zrobić. No i żeby dalej być w stanie, nie wiem, jak jesteście w klubie, uważać. Ja jak byłam już kilka razy w klubie z tym nosem, to po prostu jak idę, to idę tak, wiecie, tak trzymam dosłownie ręce, że w razie co, to się tutaj zasłonię, żeby mi nikt niechcący nawet nie przywalił. Więc no po prostu jak pijecie, to tak z głową, żeby mieć świadomość i żeby sobie krzywdę nie zrobić. No i będziecie puchnąć bardziej na pewno. Wracam po długiej przerwie i kontynuuję odpowiadanie dalej na pytania. Au! Coś chciało mnie zabić. Jezu. Dźgnęło mnie, kto ma leczkę wudu i wiedźga. Dobra, lecimy dalej. Jaką metodą była przeprowadzona operacja? Czy to piezo? Czy to jest go? Czy go piezo? Czy to piezo pewnie? Nie, ja nie miałam metody piezo, to była metoda otwarta oraz było łamanie nosa. Taką metodą operuje ten właśnie doktor. Jakie były twoje odczucia od razu po wybudzeniu i następnego dnia? Od razu po wybudzeniu, wiadomo, nim doszłam do siebie, to tak pół godzinki, bo jest taka faza, jakbyście byli pijani trochę. Generalnie czułam się super i po prostu już mi się strasznie nudziło i byłam głodna i chciałam już wyjść. No i potem, wiadomo, stresowałam się tym, co będzie pod tym gipsem, ale tak poza tym to było super. Po jakim czasie od operacji można wrócić do aktywności fizycznej? W teorii jest to przynajmniej 3 miesiące, ale powiem wam, że ja już byłam na siłowni, w ogóle jest to dziwne, ale byłam już na siłowni. Wiadomo, nie robiłam normalnego treningu, jakbym to zwykle robiła, ale robiłam rozciąganie, pochodziłam sobie na bieżni, żeby coś, wiecie, się poruszać. Delikatne jakieś ćwiczenia, wiecie, z gumami porobiłam. Naprawdę tak delikatnie, totalnie to nie był taki trening, jakbym robiła normalnie, ale żeby się trochę, wiecie,
nie zastać w miejscu. Poza tym mnie w ogóle nos nie boli. Nie mam tego takiego dziwnego uczucia, że jak schylam głowę w dół, to wiecie, coś tutaj mi pulsuje i boli. Wiem, że niektórzy tak mają przez dłuższy czas, że jak głowę dają w dół, to czują, że ten nos ich boli. Ja tak w ogóle nie mam. No i tak naprawdę doktor mi powiedział, że jeśli jestem w stanie ćwiczyć tak, żeby nie spinać tej twarzy, no to mogę po prostu po miesiącu około iść, poszłam trochę szybciej, ale wiecie, no nie, to nie jest taki normalny trening. No, przy normalnym treningu bym napinała twarz, bo próbowałam robić barki i jak już był to taki ciężar, no jakbym normalnie robiła, nie jestem w stanie opanować mimiki. No napinam się i wtedy czuję, że napinam tam, gdzie nie powinnam, więc takich ćwiczeń nie robię. Tak jak mówię, takie bardzo delikatne, jakieś cardio. Tak naprawdę to chodzę, żeby potowarzyszyć Mateuszowi na siłowni, ale bardzo delikatnie, więc tak najbezpieczniej po 3 miesiącach by było, a wcześniej to bym polecała raczej cardio. Tutaj pytaliście też o pole dance i tak dalej, no takie to raczej bym uważała, bo to nawet nie tyle, że was boli czy coś, tylko nawet spadniecie i po prostu sobie połamiecie ten nos, więc ja sama chcę iść na pole dance i no odpuszczam. Myślę, że dopiero tak po 3 miesiącach pójdę na jakieś pierwsze zajęcia, zobaczymy. Czy trzeba robić jakieś dodatkowe badania? To też wszystko powie wam lekarz, co zrobić i tak dalej. Badania są. Najważniejsze to są te nakrzepnięcie krwi, tarczyca, jeśli chorujecie. Ogólnie właśnie takie, jeśli macie jakieś choroby przewlekłe, to żeby te wyniki były dobre. Ale to wszystko wam powie lekarz. Kolejne pytanie właśnie, ile było wizyt przed operacją? Możecie mieć jedną konsultację taką przed, na przykład dzisiaj powiedzmy, a operacja będzie za kilka lat i wtedy kolejna konsultacja to jest dzień przed operacją. No u mnie w sumie to była konsultacja przed operacją, dzień przed tylko. Wcześniej wstępnie rozmawiałam z doktorem, jak robiłam biust, to już tak wstępnie rozmawialiśmy o nosie, ale tak, żeby jechać specjalnie na przykład rok wcześniej czy coś, to nie byłam. I powiem tak, polecam pojechać na taką konsultację, bo naprawdę z perspektywy czasu, no tak nie, wydawało mi się, że mamy już wstępnie dogadane to, co ja bym chciała, a dopiero dzień przed operacją właśnie wyszło to, że ten nos będzie szerszy, że będzie jednak inny od przodu i tak dalej, i tak dalej. I miałam bardzo mało czasu, żeby się zastanowić, bo tak naprawdę miałam konsultację koło 21 rano, operacja i miałam takie, wiecie, nie mogłam spać po nocy i się zastanowić na drugi dzień na spokojnie, tylko musiałam to przemyśleć już teraz, to jakby zaraz operacja. Więc polecam wam jednak mieć tą konsultację przed operacją, jeszcze jedną wcześniej, żeby mieć taki czas, żeby spokojnie przemyśleć i tak dalej, i tak dalej. Więc no polecam. Ja miałam tylko przed operacją tak naprawdę taką stricte pod nos, to tylko przed operacją i no sporo stresu mnie to kosztowało. Co zabrać ze sobą na operację? Powiem wam tak, bez sensu jest zabierać tonę rzeczy. Na grupach o operacjach tam wiecie lista jak 150. Wszystko, przynajmniej no w tej klinice, w której ja miałam operację, wszystko tam dają. Jedyne, co mi się przydało tak naprawdę, jak byłam w klinice, to piżama. Chociaż i tak dostajecie taką operacyjną, więc możecie w niej spać. Ale wiadomo, co swoja, to swoja wygodniejsza. Szczoteczka do zębów, jakaś miękka taka dla dzieci była polecana, ale szczerze umyłabym zwykłą i też by było git. I ewentualnie waciki z płynem micelarnym, żeby przecierać sobie okolice poza plastrami i krem właśnie, żeby nakładać ten. A tak naprawdę to i to nawet się nie przyda, bo jesteście tam tylko dobę, więc tak naprawdę po operacji człowiek zwykle się czuje źle i nic przy sobie nie robi, więc jedyne, co bym polecała wam zabrać, to ewentualnie taki rogal, taka poduszka ta podróżna, ja jej nie wiedziałam, bo nie znalazłam i przeżyłam, piżamę, szczoteczkę, pastę i ewentualnie właśnie te waciki z płynem micelarnym i krem, żel pod prysznic też tam był na miejscu, więc naprawdę nic się nie przydaje, naprawdę bez sensu, a listę rzeczy do kupienia, tabletki do ssania na gardło ewentualnie i to tyle. Nic więcej, słomkę też dostajecie na miejscu do picia. Bez sensu jest robić nie wiadomo jakieś zakupy, bo to i tak wam się nie przyda. Co z kolczykami w nosie po operacji? Trzeba robić nowe, czy poprzednie dziurki będą ok? To pewnie zależy, ile wam wycinają z tego nosa, ale podejrzewam, że raczej jak to jest tutaj kolczyk, to no nie będzie ok, no bo tutaj się ten słupek zwykle wycina, jest nacięcie, więc nie sądzę, żeby tutaj ta dziurka
była w dobrym miejscu nawet później, więc raczej pewnie trzeba robić na nowo. No a co do tutaj dziurek takich tutaj kolczyków w skrzydełkach, to też zależy, czy te skrzydełka zmniejszacie, czy tak jak u mnie one zostają takie, jakie były. No ale raczej w większości przypadków ten kolczyk trzeba będzie zrobić w innym miejscu, zwłaszcza jak macie tutaj ten pod nosem, no to tym bardziej. Poza operacją, czy zawsze miałaś garbek od dziecka? U mnie pojawił się w wieku jakoś 10 lat. Nie, jak byłam malutka, taka wiecie, przedszkole, to nie miałam garbka, bo nawet widzę zdjęcia z przedszkola czy coś, to miałam taki śliczny nosek. No a potem ten garbek wyrasta zwykle. To nie jest tak, że dziecko się... Znaczy czasami się rodzą te dzieci już takie z garbkami, ale jak ma się taki mały garb, jaki miałam, to zwykle on dopiero z czasem gdzieś tam wychodzi, jak się dojrzewa, ten nos rośnie. Ogólnie nos rośnie przez całe życie, no ale do 20 roku życia to nawet się nie poleca robić operacji plastycznych nosa, bo on jeszcze się kształtuje i czasami jest tak, że ktoś zrobił przed 20 nos, to potem mu ten garb jeszcze okazuje się, że na przykład odrósł, bo jeszcze nie zakończył tego procesu wzrostu ten nos całkowicie. Więc no to jest normalne, że jak się ma, nie wiem, 5 lat, to nie ma się garbka, później dopiero na przykład wychodzi. No bo wszystko rośnie, łącznie z nosem. Czy doktor skrócił ci nos i podwiązał? Ja mam wrażenie, że on jest wydłużony bardziej przez ten przeszczep w chrząstkę. Nie był w ogóle skracany z długości, dlatego że ja i tak miałam dosyć płaski nos i się bardzo bałam, że będzie skrócony, więc nie jest w ogóle skracany z długości. Taka długość jak była, jak jest. Jedyne co, to nie mam garbka, a takie reszta, tak jak mówię, tutaj czubek jest trochę podniesiony, a skrzydełka zostały bez zmian, długość nosa została bez zmian. Więc cieszę się, bo dalej się czuję sobą, a nie mam garba. Tak, zbliżenie na brak garba numer 468. Czy można normalnie wydmuchać nos po wyjęciu cytonów? Czy jest mocny katar? Tak, ja teraz nawet mówię cały czas przez nos. Katar jest, nie można dmuchać nosa, nie można tutaj zgniatać tej części chrzęstnej przez... jak najdłużej, tak naprawdę przez cały rok najlepiej tego nie robić po operacji, żeby nic się nie zadziało. Brakuje mi takiego wydmuchania nosa. Możecie gile wysmarkać sobie tak na twarz i wytrzeć. Albo patyczkami, tak jak ja to robię. Albo jak jestem na mieście, nie mam patyczków, to zwijam sobie papier w łazience i tak sobie robię jak patyczkiem. No, jest to upierdliwe, ale co zrobić? Czy obawiałaś się o wydłużenie rynienki nosowo-wargowej? Tutaj chodzi o tą przestrzeń między ustami i nosem. Trochę się bałam, zwłaszcza jak doktor powiedział, że nie wie, czy tutaj przypadkiem się nie zrobi taka duża przestrzeń i... czy lip lift nie byłby tutaj wskazany, czyli że wycina się skórę nadmiar tutaj i się po prostu przyszyła z powrotem do nosa, żeby skrócić tę przestrzeń tutaj. Bałam się tego, zwłaszcza gdyby doktor wyciął mi tyle słupka tutaj tego, ile by chciał, bo on chciałby go jeszcze bardziej wyciąć. Ja bałam się, że właśnie jeszcze mi to wydłuży. Ostatecznie nie widzę, żeby się to jakoś powiększyło i czuję się dobrze i doktor też powiedział, że nie ma sensu tutaj nic robić, więc nic tutaj majstrować nie będę, ale trochę się obawiałam, że taka będzie duża przestrzeń. Niby nie miałam tutaj dużo miejsca, no ale wiecie, zawsze jak ten nos się podniesie, to zawsze będzie widać bardziej tę przestrzeń tutaj, no ale jest okej, więc super. Czy wyjmowanie cytonów boli? Ja miałam takie silikonowe rurki, które były przyszyte szwem tutaj, bo nie wiem, czy nie pokazywałam wam, ale na stories wam pokazywałam te rurki. One były przyszyte przez tutaj przegrodę szwem i to mnie strasznie przerażało, bo po kilku dniach musiałam sobie je wyjąć sama. Musiałam przeciąć szew, wyjąć rurkę, a potem wyjąć rurkę z tej dziurki i przeciągnąć ten szew przez przegrodę. No bo tutaj po prostu wyszła ta rurka, a tutaj jeszcze musiałam wyciągnąć tą nitkę właśnie z przegrody. Bardzo się tego bałam. Myślałam, że to będzie taki ból, wiecie, jak taka, że macie ranę i wyciągacie z tej rany tak nitkę. No nic przyjemnego. Kompletnie nie było tego czuć. Ten szef to w ogóle wyskoczył sam. Nic kompletnie mnie nie bolało. Wręcz ulgę poczułam, jak wyjęłam te rurki, bo strasznie mi one łaskotały tak od środka. One się trochę ruszały, nie były przyszyte, no ale zawsze trochę się ruszały przy oddychaniu. Więc mnie tak łaskotały i tak mi się chciało kichać, a kichać nie można. Teraz już jakby mogę kichać, ale i tak z otwartą buzią, żeby, wiecie, nosem to nie poszło, bo mogą szwy popękać i tak dalej, więc trzeba na to uważać. A to mnie tak łaskotało, że ja po prostu cały czas się powstrzymywałam od kichania, więc jak wyjęłam, to od razu to uczucie zniknęło i o wiele lepiej i się oddychało i nie łaskotało, no super. I nos mnie przestał boleć, w sensie on mnie tak nie bolał, ale taki był, wiecie, tak rozpychało mi też w środku. Poza tym te rurki były mega długie, ja myślałam, że one są gdzieś takie, a one były naprawdę aż do zatok. Więc
one same wyskoczyły, no były, wiecie, no w gilach, więc też wyskoczyły wręcz same, no mega, mega łatwe było to do wyjęcia, byle dobre sobie cążki, cążki? Nie cążki, tylko pensetę dobrą, żeby chwycić, więc nie ma co się bać. A co do setonów, to są takie, wiem, że też czasami niektórzy lekarze napychają taką, no takie gaziki, taki bandaż, żeby to wypełnić i potem się to wyciąga i to ponoć jest mega niemiłe, ale ja tego nie miałam, ja miałam te rurki silikonowe, więc nie bolało mnie to. Czy ktoś, kto nie wiedział o operacji, zauważył, że coś się zmieniło? Szczerze, ci, co właśnie nie wiedzieli, to nikt mi nie mówi nic. Więc cieszę się, bo właśnie o to mi chodziło, bo ja nie lubiłam swojego garba i ja nie chciałam, nie wiem, to nie było tak, że ja czułam się brzydka i chciałam zmienić swój wygląd, w sensie, żeby wyglądać jak ktoś inny. Nie, ja nie chciałam mieć garbka, po prostu to było tylko to, tylko to. Nie chcę mieć garbka, więc to nie jest tak, że ja chciałam wyglądać jak zupełnie inna osoba. Ja się wręcz tego boję, bo ja nie lubię aż takich dużych zmian. Ja się przyzwyczajam i po prostu zmiany są dla mnie zawsze stresujące, więc mówiłam doktorowi, że to ma być zmiana z profilu, duża, ale przód jak najbardziej podobny do tego, co był, bo no, ja nie lubię wyglądać jak ktoś inny zupełnie. Czy wymiotowałaś po operacji? Nie, w ogóle nic mnie nie mdliło, ale po pierwszym, po biuście, tak, tam się źle czułam po narkozie i chciałam się wymiotować, teraz o w ogóle. Czekałam tylko na kisiel, aż dostanę do jedzenia i było super, jak dostałam. Byłam niepowzięta. Czy nos faktycznie każdego dnia wygląda inaczej? Tak, wiadomo, że nie są to takie duże aż zmiany w moim przypadku, bo ten nos, tak jak mówiłam, już nie jest duży, więc tutaj nie ma co puchnąć też aż tak. Ale faktycznie, no mówię, raz wydaje mi się krzywy, raz aż za prosty, raz mi spuchnie z jednej strony, raz mi spuchnie bardziej dół, raz góra, więc no faktycznie on się zmienia w zależności też od pogody, czy nie wiem, się było na jakiejś saunie, czy było się w zimnym, czy się piło alkohol i tak dalej, po prostu od dnia. Więc no zmienia się, to trzeba być na to gotowym. Czy miałeś widocznie krzywy nos z powodu przygrody? Musisz masować, żeby nie skręcał? Nie muszę nic masować, nos był krzywy i jakby skręcał, patrząc od dołu, trochę w tą stronę skręcał i mam wrażenie, że dalej troszeczkę patrzy w tą stronę, ale mi to nie przeszkadzało, bo to tylko jakby końcówka, nie cały nos. A takie, żeby był jakiś pofalowany z przodu, to nie, był prosty, więc no zobaczymy, jak się z tego i cóż to będzie. Ile trwała operacja? Chyba około 2 godzin, coś takiego. Czy można nosić okulary po operacji nosa? Im dłużej nie będziecie ich nosić, tym lepiej. Doktor mi powiedział, że tak po miesiącu, po dwóch mogę na krótko zakładać okulary, ale tak, żeby one były oparte o kość. Absolutnie nie o końcówkę nosa, bo będzie katastrofa. Opadnie, no może się zapadać tutaj. Nawet bym się kusiła o to, żeby przez pół roku albo i rok nie zakładać okularów. Ja na pewno będę, no, wiecie, powstrzymam się do lata, żeby nie zakładać, a potem jak będę zakładać, to tutaj na kość tylko będę pilnowała, żeby mi nie zjeżdżały w dół. Więc jeśli macie wadę wzroku, no to tutaj soczewki. Bo no wiecie, no nie po to się płaci tyle kasy i się cierpi, żeby ten nos sobie zepsuć przez okulary. Jak to jest z tym, że nosy się zapadają? Zależy to od lekarza, rodzaju zabiegu, czy to mit? Tak, nosy mogą się zapadać. Od czego to zależy? No ja nie jestem, wiecie, ekspertem, nie jestem lekarzem. No ale to jest zawsze kwestia indywidualna. No czasami po prostu, no nawet przed operacją podpisujecie dokumenty, że jesteście świadomi, że mogą być powikłania. To tak jak z lekami na przykład. Zawsze na ulotce jest napisane, że nie wiem, 1 na 100 osób odczuwa jakieś tam objawy albo jakieś powikłania się robią. Tak samo jest z operacją. No to jest operacja, to jest bardzo inwazyjny zabieg, jakby nie było. Więc zawsze jest ryzyko, że coś pójdzie nie tak, że coś zacznie się zapadać, że zrobisz jakieś wzrosty, jakaś kostnina i tak dalej, i tak dalej. W ogóle drga mi powieka, nie wiem, czy to widzicie, ale od kilku dni mi drga powieka. Więc no, zapadają się te nosy. Na pewno ma na to wpływ też lekarz, który was operuje. No ale wydaje mi się, że czasami po prostu lekarz może być świetny, a i tak może się coś wydarzyć, więc no to jest ryzyko, jakie się bierze na klatę, robiąc sobie jakąkolwiek operację plastyczną. Czy musisz nosić retainer? Nie, ja nie muszę nosić. Pytałam o to, ale
Nie muszę nosić. Czy mogą być jakieś powikłania, jakie jest ryzyko? Tak jak mówiłam, mogą być powikłania, jakie jest ryzyko. Na pewno ryzyko jest coraz większe z każdą kolejną operacją nosa. Czyli przy drugiej operacji nosa już jest dużo większe ryzyko niż przy pierwszej, więc wszelkie poprawki to zawsze jest ryzyko większe. Nie pamiętam już jakie, ale na pewno jak palicie papierosy, to jest dużo większe ryzyko, że coś pójdzie nie tak z nosem. Zaleca się odstawić na kilka miesięcy przed papierosy, tak naprawdę. Ale bardzo, jak czytałam tej karty, to właśnie tam było, że jak ktoś pali papierosy, to o bardzo dużo zwiększa się ryzyko różnych powikłań. No i wpiszecie sobie w internet, to na pewno Wam wyskoczy. Ja też nie pamiętam i bez sensu, żebym Wam tutaj cytowała. Jak oceniasz opiekę w klinice? Opieka super, naprawdę przemiłe panie mi się trafiły, personel naprawdę rewelacja, całą noc pani tam doglądała. Na sali miałam dziewczynę po operacji biustu i bardzo cierpiała i co chwilę tam starała się jej pomóc. Więc personel naprawdę super. Jedynie uważam, że trochę mogłoby być lepsze jedzenie i tak dalej. Wiecie, jak się tyle kasy płaci, to tak jeszcze danie, wiecie, kanapka z serem i pomidorem, to tak trochę słabo i jakiś jogurt. Było wszystko super, czysto i tak dalej, ekstra, aczkolwiek w tej cenie to uważam, że fajnie jakby było trochę lepsze śniadanie. No ale nie jesteśmy tam na wczasach. No ale tak, jakby nie były złe, ale wiecie, najeść się tą jedną kanapką, to ja się nie najadłam. Po prostu, to jedyny taki mój zarzut. No dobra, i to chyba na tyle z tych pytań. Jeśli macie jeszcze jakieś pytania, to oczywiście zadawajcie w komentarzach, będę odpisywać, albo jeszcze zrobię za jakiś czas Q&A, chociażby na Insta Stories, jeśli tutaj czegoś nie powiem, a zauważę, że jest potrzeba. Przypominam jak zwykle, że wszystko jest dla ludzi, ale bardzo bym Was prosiła, abyście każdą decyzję o operacji plastycznej, czy w ogóle jakimkolwiek zabiegu, naprawdę przemyśleli, czy jest Wam to potrzebne, czy naprawdę tego chcecie i robicie to dla siebie, czy robicie to pod wpływem tego, że wszyscy na Instagramie robili operacje i każdy ma taki nosek i takie tamto i ja też chcę taki nos. Oczywiście, jeśli robicie to z takich pobudek, to jakby jest to Wasza sprawa, tylko zawsze Was uczulam, żeby się zastanowić i naprawdę pomyśleć, czy jest to coś dla Was, czy jesteście w stanie podjąć ryzyko, że mogą być powikłania, że może coś później tak, że możecie nie zaakceptować swojego wyglądu po operacji, że możecie czuć się gorzej i tak dalej, i tak dalej. Mówię o tym dlatego, że wiem, że dużo osób potem się sugeruje, że ja coś robiłam i idzie robić. Oczywiście super, że ufacie moim poleceniom i tak dalej, ale bardzo bym chciała, żebyście się zastanowili. Tak jak mówię, u mnie operacje zarówno czy biustu, czy nosa, to nie była moja fanaberia, że pół roku temu wpadłam na to, ej, może sobie zrobię nos, tylko naprawdę no, z nosem to był mój duży kompleks, a biust, no to już Wam mówiłam w innym filmie, jest na YouTubie. Z biustem to było tak, że po prostu ja lubię, jak jest taka figura klapsydry i zawsze zazdrościłam tym dziewczynom, które mają taki biust. Absolutnie się swojego biustu nie wstydziłam, ale po prostu zawsze chciałam mieć taką figurę, właśnie tutaj pełniejszą. Jestem bardzo zadowolona do tej pory z biustu. A nos, no to faktycznie był jakiś tam mój kompleks i naprawdę do ostatniej sekundy bardzo się zastanawiałam, czy potrzebuję tej operacji, bo to jednak jest na twarzy. Wiecie, biust jak nie wyjdzie, to się ubierze sweter i nie widać, czy bluzę. I może przekoczować do poprawki. A z nosem, no pamiętajcie, że to jest na twarzy. Plus uczulam, żeby zawsze sobie przygotować więcej kasy, bo jak coś pójdzie nie tak, to żeby mieć pieniądze na poprawkę. Dajcie mi znać, czy taki film był dla Was jakkolwiek pomocny. Możecie oczywiście, tak jak mówiłam, zadawać inne pytania w opisie. Nie pytam Was, co sądzicie o moim nosie i tak dalej, bo to mi ma on się podobać, a poza tym on się jeszcze goi, więc ciężko oceniać coś, co dopiero za rok będzie produktem finalnym. Za rok dam znać oczywiście, jak mi się to wygoiło, czy jestem zadowolona. Wstępnie, tak jak mówiłam, jestem zadowolona. Mówię, on jeszcze się wydaje krzywy i puchnie i tak dalej, ale mam nadzieję, że to wszystko się fajnie ułoży. No z profilu jestem zachwycona i po prostu jak robię sobie zdjęcia od profilu, to aż nie dowierzę, że to mój profil. Jestem zachwycona. To tyle na dzisiaj. Pamiętajcie o łapkę w górę, jeśli film Wam się podobał. Subskrybujcie, niedługo grudzień, więc może jakiegoś vlogmasa w końcu dla Was nagram. To tyle na dzisiaj. Dziękuję pięknie za oglądanie. Buziaki. Pa, pa.